8 stycznia wspominamy błogosławionego Tytusa Zeman, prezbitera i męczennika. Tytus urodził się 4 stycznia 1915 roku na Słowacji, na przedmieściach Bratysławy, w Wajnorach słynących z pięknych winnic i produkcji wina. Był chorowitym dzieckiem, w wieku 10 lat został cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Matki Bożej Siedmiokroć Bolesnej, patronki Słowacji. Wtedy obiecał jej, że będzie jej synem na zawsze, że będzie salezjaninem. Ze sprzedaży niewielkiego kawałka pola rodzice opłacili jego naukę. Do wspólnoty księży salezjanów wstąpił już w wieku 16 lat. Znał tę wspólnotę, bo uczył się już w szkołach salezjańskich. Studia przygotowujące go do kapłaństwa odbył we Włoszech, między innymi w Rzymie. Upragnione święcenie otrzymał w Turynie 23 czerwca 1940 roku. Z zapałem podjął pracę w szkołach salezjańskich. W kwietniu 1950 roku reżim komunistyczny w Czechosłowacji zdelegalizował zakony i zaczął deportować kapłanów, zakonników i siostry zakonne do obozów koncentracyjnych. Wtedy ksiądz Tytus chciał pomóc słowackim klerykom salezjańskim w przedostaniu się do Turynu, by tam w bezpiecznych warunkach mogli kontynuować naukę i przygotować się do przyjęcia święceń kapłańskich. Zorganizował 2 wyprawy, w których ponad 60 kleryków salezjańskich przeprowadził do ich domu generalnego w Turynie, we Włoszech. W czasie trzeciej wyprawy w kwietniu 1951 roku został aresztowany. Posądzono go o zdradę stanu i szpiegowanie na rzecz Watykanu, jednak cudem uniknął kary śmierci. Złagodzono ją na 25 lat więzienia. 13 lat Tytus pracował w obozach pracy i więzieniach, m.in. w kopalniach uranu, bez żadnej osłony czy zabezpieczenia. Po 12 latach więzienia 10 marca 1964 roku został warunkowo zwolniony. Wyczerpującą pracą, torturami, biciem zostało złamane jego zdrowie, ale nie duch. Kiedyś wyznał: nawet gdybym stracił życie, nie uważałbym tego za stratę, wiedząc, że przynajmniej jeden z tych, którym pomogłem, zastąpił mnie jako kapłan. Tytus zmarł 8 stycznia 1969 roku w rodzinnym mieście, uznany jako męczennik za wiarę. Został beatyfikowany 30 września 2017 roku w Bratysławie. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Tytusa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.